Później będzie Amba Fatima i jestem stan. Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Kolejne nocne modyfikacje. No, Boski tutaj zakłada nową turbinę. Wiatrową. Wodną. Paskową. A tak poważnie, na podnośniku samochód Michała. Znowu się zepsuł. Niezniszczalne Ople. Niezniszczalne Ople. Kupujcie Ople, tak? No, oczywiście. Tak, będziemy mieć dużo pracy. No. Ale tak poważnie mówiąc, to nie ma takiego auta, które się nie psuje. To jest robota. No. A przy nowej tak jest, czy nie? Nie. Nie ma. O! Widzisz? Michał, dwie pieczenie na jednym ogniu ugotujesz. Czy upieczesz? Bo tak, był delikatny wyciek, tak? Delikatny, bardzo delikatny. Znaczy delikatny był taki, że Michał powiedział, że już go na tyle delikatny, nie, na tyle nie jest delikatny, że go już to wkurwia, tak? To nie, dopóki wiedziałem, że gdzieś mi ucieka płyn, no. Ale to mi uciekało tak dosłownie setka na miesiąc. No i jak uciekał, to uciekał. A że wczoraj zauważyłem, skąd ucieka, no to jak już wiem skąd, to już pasuje zrobić. Tak, bo już świadomy byłeś tego, że jest usterka. Tak, bo jeszcze... to tak w miarę na nieświadomce sobie jeździłem. Ale tak, jeszcze zobacz, jeszcze tutaj jest jedna rzecz, której nie było przy poprzednim filmie. No musiałeś pokazać, że mnie nie stać na benzynę. Korka wstydu nie ma, bo jest pod wlewem. No, przycisk schowany, żeby go nie było. Nie, ale tak poważnie, bo wiele osób pyta, pisze, który silnik nadaje się do instalacji gazowej, jak to w praktyce wychodzi. Może miał podzielić się, jakie koszty gazu są, ile faktycznie takie auto spala, jeżeli jest sprawne, bo tutaj widzieliście, że Michał zanim założył instalację gazową, zrobił duży serwis w Astrze. Bo ile twoja Astra pali? Tylko szczerze, nie kurwa. Ale benzyny? Benzyny, przecież nie masz gazu. No 8. 8? 8, no. A cały czas było, że zdychy nie może zejść. Ale nie w cyklu jakim 8 pali? Chyba na trasie. W trasie 8. No. A normalnie jak jeździsz tutaj... Nie wiem. No zdychę weźmie, tak? Ile Michał tobie paliła Astra przed montażem gazu? Ile na pewno zbiorniku robisz? Nie, benzyny ile ci paliła? Benzyny 8. Paliło ci? 7,5-8. Benzyny? Benzyny. W cyklu mieszanym? Raczej mieszanym. No to dobra. Ile na zbiorniku robisz? Roski mógł nie kłamać. A gazu? Bo tutaj było ciekawe, ile wyjdzie spalanie gazu. Bo ile zakładałeś, że ile to będzie fizycznie paliło? Z tego, co czytałem na internecie, no to ludzie pisali, że gdzieś w granicach 11-12 litrów gazu. Mi jak na razie takie 9,5. Wow. Czyli bardzo przyzwoicie. Nawet bardzo. I też to jest nie trasa, tylko cykl mieszany. Bo i korki, i autostrada, i krótkie odcinki, tak? No w miarę tak, no głównie autostrada, ale to jest takie powiedzmy 10 km autostrada i 15 km drogi lokalne. Drogi lokalne, tak. 9 km w korku na autostradzie. No. Czasem tak było. Tak, wracając tutaj do tematu instalacji gazowej, koszt takiej instalacji mniej więcej, bo wiadomo, że to się różni w różnych zakładach. Od ilu do ilu, jak się orientowałeś, czy się nie orientowałeś? Czy ja zapłaciłem 3600. W sumie nie pytałem się w innych warsztatach. Jeden sprawdzony warsztat, można powiedzieć, i nie szukałem gdzie indziej. Tu mi zaproponował właśnie tą instalację albo Staga za 3600, albo BRC za 4200 chyba. Wybrałeś Staga. To co lepsze. Tak, Staga. Czyli na chwilę obecną jesteś zadowolony ze spalania. Mocowo różni się cokolwiek, benzyna, gaz? Masz jakieś odczucia w tym kierunku, czy nie? Jak dla mnie to i tak jest słabe to auto, ale nie ma różnicy między benzyną a gazem. No ale tutaj też nie... Jeszcze po... No ile już mam? 7 miesięcy, 8 miesięcy to auto? To jeszcze się nie mogę przyzwyczaić do mocy z benzyny, bo całe życie jeździłem dieslem. Tam jest troszkę inna moc, inaczej odczuwalna. No ale tutaj od tego remontu, co nagrywaliśmy, tak, remontu, od serwisu dużego, co nagrywaliśmy, ile to było miesięcy, mówisz temu, 7? No chyba w marcu, marzec, kwiecień jakoś to było. Tak, to czy coś tutaj było dodatkowo robione? Chyba nic. Nie, jak na razie teraz tylko ta pompa. No poza olejami, bo już od tego czasu zrobiłem prawie 20 tysięcy kilometrów. Czyli przy takim dużym serwisie już 20 tysięcy było spokoju. Teraz, tak jak widzicie, tutaj Boski się cały czas bawi tą pompą. Pompa i ciekła, tak tutaj widzicie. I tutaj miała to takie grzechotanie, co Michał mówił. Tak, tu już mamy nową. Tutaj Boski tą się nie może bawić. Przed montażem, tak.
Czyli filtry, oleje, dodatkowo instalacja gazowa, wycieki jakieś od spodu, patrzyłeś, są, pojawiły się, czy suche? No właśnie, tylko ten płyn. Tylko płyn. Także olej. A olej jest? Jest. A może sprawdzimy teraz na bagnecie, jak wygląda olej? Sprawdzałem, ubyło. Ubyło coś, nie? Zobaczmy może. No czy czwarte? Ale przeczyj szmatką teraz. Przecierałeś wcześniej. Czy czwarte? Olej naturalnie... No już jest, chyba ma 7000. Czyli 7000 przy każdej wymianie stosowane płukanki i olej, myślę, że jakbyśmy go, no jeszcze zrobimy raz, miał poświeci. To Boski kombinuje. Liczysz na to? Nie, Boski nie wierzy. A wcześniej było pół. Ty Boski wkładać a nie umiesz. Stoi już pół godziny, to wiesz. Są delikatne zanieczyszczenia, no bo olej też ma funkcje jak najbardziej czyszczące, także... Zdziwiłbym się, abyśmy po 7000 dalej był zielony. Dalej był zielony, tak. Natomiast widać, że czyści wnętrze silnika. Proszę, jak czyściutko. Masła nie ma. Woski dogrzewa szybko. No, woski szyderzy. Mi też ile jest pompy, ale to jeszcze chwilę pojeździ. Boski dla gwarancji odda, bo... Boski kupił w tym samym czasie, co ja. Tak, no ile? Tydzień, dwa, miesiąc? I od tego czasu jeszcze nic przy aucie nie zrobił. Jak to? Czy nie zrobili i turbo zrobili? No za darmo. To ktoś mu zrobił, bo Boski jest... Olej zmieniłem. Boski jest roszczeniowiec i no. Wszystko na rękojmie. Zrobił, tak. Także tutaj wracając, oczywiście tutaj można się pośmiać, pożartować. Wracając do tematu Opla 1.4 turbo. Według mnie silniki udane, przyjmują gaz w porządku. Wiadomo, że raz na 100 tysięcy kilometrów trzeba zrobić duży serwis, czyli uszczelnić rozrząd. Skrzynia też silnie wytrzymuje 100 tysięcy. No taka prawda, tak? No z tego, co słyszałem, to tak. Tak, więc tutaj myślę, że na 100 tysięcy, jeżeli dołożymy 10 tysięcy do takiego samochodu, to nie jest dużo, tak? Nie licząc... Ale jak szybko zrobisz tak, 100 ale tysięcy? Nie licząc, no ale to 100 tysięcy to 100 tysięcy, tak? Nie licząc serwisów olejowych, bo to w każdym samochodzie robimy, nie licząc zużycia zawieszenia, klocków, tarcz i innych takich podzespołów, to moim zdaniem jak najbardziej te Ople możemy polecić. I jaki ma teraz przebieg? 140. 140, no. Czyli jeszcze 60 tysięcy... Do skrzyni. Nie, do rozrządu znowu, tak? Nie, no bo rozrząd był robiony przy 120, tak jak go kupiłem, więc jeszcze te 80 zostało. Tak, czyli te 80 zostało. Wiadomo, jak ktoś jeździ na bardzo krótkich odcinkach, jeżeli ktoś bardzo rzadko wymienia olej, olej leje słabej jakości, ten rozrząd na pewno będzie szybciej do wymiany. Także tutaj nie przeszkadzamy. Michał będzie montował nową pompę, odpowietrzanie i tyle. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiamy. Cześć.